No dobrze, rozumiem. Aluzję. Tym już powinien żyć, jak też. Generalnie zauważyłem, że mi wyrzuciło w ogóle transmisję, którą mam wyrzuconą na ekranie obok. W sensie nie swoją, tylko ten. Nie swoją, tylko inną. I uznałem, że pewnie coś mi z internetem padło. I chyba na chwilę mi to sobie wyrzuciło. Na szczęście, jak to określiłem, na chwilę. Dobra, gdzie ja jestem? Jestem to. Proszę o wiadomość na tym. Na Messengerze to jest to. Aha. Pien jest technicznie do osoby przynajmniej 1000 lat. I teraz nagle zresztą się ludzie, którzy będą śmieszkować, że to nie tak panie władzą, no tak naprawdę ma 1000 lat XZD. Z drugiej strony też nie będę kłamał, że znam parę osób w prawdziwym życiu. O których bym pewnie pomyślał, że mają inny wiek niż w rzeczywistości. Jeżeli postać zachowuje się jak dosyć, na mnie jest dorosła. Chciałbym się z tym zgodzić, ale jednocześnie nie do końca mogę. Aczkolwiek też nie będę kłamał, nie jestem akurat w jakimś wielkim nastroju na moralizowanie ani filozofowanie. Bo to jest długi temat, gdzie można myśleć i myśleć i myśleć nad tym i każda osoba wyjdzie z innymi wnioskami. Także nie jestem pewien, czy chcę akurat teraz tego podkroić. I co, możesz się wrócić, prawda? Ale paskudny ten. To ja właśnie zrobiłem. Chciałbym wiedzieć, co ja właśnie zrobiłem. Nie wiem, że coś paskudnego. Zacznij się strzelać, pies. Aha. Teraz się udało. Ach, łatwo. Miałem nadzieję, że to double będzie, ale ewidentnie nie. I tak mi się wydaje, że to nie był double po batting ranku. Nie tędy, nie tędy, nie tędy, tędy. Gatsman. Gatsman może mi pomóc smutnej. Jest, mój folder jest tak paskudny tutaj. Będę musiał też pokombinować w wolnej chwili. Mi się wydaje. O mój Boże, on się nie ma ruszać. Kody pewnie są. Nawet nie tyle, że kody są obrzydliwe, co ja po prostu mam wrażenie, że też to się pobudowałem w nieodpowiedni sposób. Że mógłbym zrobić te cele dużo bardziej jednolite i wciąż efektywne. Ach. No dobrze, strefa piąta. Ja ci daję do szkiewki, czyli pies. Wiesz co, mam wrażenie, że moim największym problemem jest to, że gra przez większy czas po prostu mi chipów nie daje. Że przez większy czas ja tak naprawdę dostaję kasę, a nie chipy. I to jest duży problem. Na pewno nie pomaga, że
bardzo dużo tych. Gdzie to mnie... What? Co to kurwa było? Co ja miałem przez to na myśli? Tak bardzo nie wiem, co ja miałem przez to na myśli, że nie wiem, już nawet chciałem powiedzieć. Nie pomagasz, bo co i dał kasę? I mean, tylko gaz mi dawał kasę póki co. Więc nie jest aż tak źle. Okej, okay, stąd panie mógł tutaj wejść. I rozmazić sobie trochę wodę. Rozmazić trochę wody i wrócić. I dobra, potem już powinno się dać... Każdy, że daje okaz za pierwszym killem. Za pierwszym? Tak. Pał dwójki zazwyczaj już dają trochę lepsze rzeczy po pierwszym killu i to mnie trochę demotywowało. A. W prawo czy w lewo? Jolo. A jest tam. A nie, patrzcie, ja to byłem. Kurym. Cze, pieczone. A niech to. Cholipka. Chciałoby się rzec. O, rety kotlety. Ojejku, o rany. Jak do tego doszło, nie wiem. Daj tam, one latają. No i to ciekawe, że jednocześnie latają i... niszczą panele. W ogóle nie wiem, czy ja to się robi nie tak, czy w Ben 1 po prostu nigdy nie pokazuje nas tego, czym się bijemy. Bo już nie wiem w tym momencie. Wiesz, ja dobrze idę. Ja powinien chcieć iść tu i tu. Potem tu. Czy ja mogę tutaj do? Chyba nie. Unless? Nie. Okej, to się po prostu obchodzi. Dookoła. Całe moje trudy były na darmo. Chyba jolo. Nice. Trochę się wyrekoweruje, ale... This is fine. Ach. Feder, bo jest szybszy, I guess. Dlaczego zabiję tego czasu? Nice. Udało się. Czemu daszę? Chcę coś innego niż dasz. Rero. Zapiszę sobie na wszelki wypadek. Bo nie idzie ten epok nie przejmie. O jedu. Mama, ja się boję. Spadnij przed dziurę, by znaleźć drogę. Stop loot. Fucking kill me? Czy to jest ten wspaniały moment, kiedy po prostu odpalam poradnik i mam kompletnie wyjebane? Bo to trochę tak brzmi, nie będę kłamał. Doskonale. Odpalasz mapę i masz wyjebane. Doskonale, to jest to, co chciałem od was usłyszeć. Bardzo się cieszę, że mówicie mi takie przyjemne rzeczy. Ja sobie w tak zwanym międzyczasie poogarniam odrobinę folder. Mapa tak dużo... Nie mów mi takich rzeczy, proszę. To miało być pocieszenie, że będzie dobrze. Nie mów tak. Lepiej filmik na YouTubie. No, jestem pewien, że mapa mi dużo da.
To chyba nie jest to miejsce, w którym chciałem być. A nas? Chyba widzę. Nie chcesz posetować family? Nie, i tak mam set w folderze, więc to bez wielkiej różnicy. Halo? Czy to nie był spread? Jak kurwa już ślepy jestem. Nie, możliwe, że jestem ślepy i to nie był spread, ale wydawało mi się, że to był spread. A, bo to też jest loot. Okej. Never mind. To będzie nieco bardziej problematyczne w takim razie. O, come on! Ale mi uciekł okropnie. Powinienem MK na wziąć. Już kij w tym. God damn it. Zaczekam, że zacznie strzelać. Okej, czyli tak, stąd nic nie zrobię. Jeżeli dobrze mi się wydaje. Nowy Saldi. Na dół? Nice. Tak. Teraz na niego uważać. Czy on po prostu będzie ze mną ganiał między tymi? Między rzędami, jak tak dalej będę robił? Bo tak to wygląda póki co. Nice. Tak nie zgarnie. Gdybym tylko jeszcze chipy dostawał. No dobra, czyli tak, to jest loot. Okej, dobra. Już wszystko wiem. Tutaj. Próbuję Gatmana użyć. Zobaczę, czy on mi coś da. Bo wydaje się, że może mi dać. Zwłaszcza jeżeli ten spóki tył niszczy całe panele. A je niszczy. Alright, oni mają tego. Fighter Solda. Zapominam. On mnie atakuje. Pomoc. Dobra, próba. Kolega, to jest. Czemu się nie ruszasz? Takie głupie, że oni się do przodu nie ruszą w takiej sytuacji. Tak swoją drogą. Dobra, ten save wadę najpierw. I teraz pytanie, czy ja ją chcę... czy ja ją chcę zostawić, czy ja ją chcę... zakręcić, bo tego nie jestem pewien. A jak ją zakręcę, to co się dzieje? A, są odmrożone panele. Doskonale.
A, czyli to mnie to odrzuca. I mogę tu być. Nice. Chcę spaść tutaj po BMDK. Power. Nie mam armorów, ale mogę sobie podbić atak. Doskonale. M-Kanon? Chyba M-Kanon. Zaczekam, aż ten kolega tutaj zacznie atakować. Go dobiję i teraz mi się mogę poganiać górę dół. Jest w pełni naładowany. 64, dużo. Potem będzie 48, 10, 80, brzmi już bardzo sensownie, not gonna lie. Okej, czyli teraz... Tu chyba chcę... To sobie rozlać. I tu spaść. No dobrze, czyli tak... muszę dojechać do... środka? Okej. Okay. Nie wiem, jakim cudem, ale się udało. Teraz tutaj w dół na to. I tu w prawo? Chyba tu w prawo. Nie jestem pewien, czy tu, czy na... Na momentę. Gdzie to jest? I swear to fucking God! Pójdzie w 5 blade'ów damy za speed'a i trzeba trzynieść te zobowy przeciwników. I guess... Znaczy nie, ja lubię po prostu to, że mogę tutaj ładować i wtedy w miarę bezpiecznie się skupić na unikaniu ataków, tak? Ale to była jedna z tych rzeczy, które... Były z kategorii tych, które chciałem Mówię się, że ostatnio to zrobiłem dokładnie w ten sam sposób, by the way. Jak ktoś zabije encounter raid tutaj na chwilę. Wiecie, nie mówię, że na długo, ale przynajmniej na chwilkę. Au. Bank. No dobrze. To jeszcze raz, tak żeby nie spać w dziurę. Pojebie mnie zaraz, by the way. Mogę powiedzieć mi jedną rzecz, proszę. Czy ja mam jakiś problem ze sterowaniem, czy BN1 się nie da uciekać z walk? Nie da się. Okej, rozumiem. Właśnie zastanawiałem, czy ja mam po prostu tutaj skopane, czy to tak działa. Masz chipa od tego. Znaczy, w następnych częściach na przykład też był chip, ale jednocześnie dało się ten... Dało się ręcznie próbować, a chip po prostu gwarantował.
Dlatego się zastanawiałem. Czekajcie. Jestem oazą spokoju. Zajebiście wyluzowanym światem pierdolonego lotosu. Pojebie mnie teraz. No tak. Zajebiście spokojny kwiat pierdolonego od Lenu. Oj, tak, tak. Dobra, nie wygłupiajmy się. Nie aż tak. Czasem myślałem, że on mi te strzałki zniszczy przez to. Ile razy jeszcze będę się to powtórzyć, tylko dlatego, że nie umiem precyzyjnie poruszać się analogiem? Jak myślicie? Zajebie się. Dosłownie wezmę się zaraz zajebie. Dlaczego oni mi to robią? Wytłumaczcie mi coś. Dlaczego oni tacy są? Czy nie da się jakoś bezpieczniej tam wjechać? Tędy na przykład? To mnie nie wrzuci! Właśnie jestem przyzwyczajony do gania dwa networki na klawiaturze. I to jest najgorsze. Także teraz jak gram na Switchu, to jakoś tak krzywo mi to idzie. Spójrzcie na to z tej strony, ile ja kasy będę miał. Pochwyli mnie. Czekajcie. Tędy. On mi sobie dowie, że z tej powinien zjechać. To nie brzmi jak zbyt pomysłowo. I to jeszcze nie koniec, oh god. Ja myślałem naiwnie, że to już koniec, guys. To chyba... Ja pierdolę. Mamo, ja już nie chcę. Zaraz wyrzucę każdego akwatelera, jakiego mam, przysięgam. Jest to jakieś pocieszenie, że najgorsze już mam za sobą. Marne, ale jest. Swoją drogą, bardzo się cieszę, że OBS nie pozwala mi zamknąć okienka, zaloguj się na Twitcha. Czemu? Dlaczego on taki jest?
Bo próbowałem się napisać wiadomość na tym, na Steamlapsach. I dlatego. O tak, wiem co się stało, spokojnie. Ja wiem co się stało, nie przejmujcie się. Czemu ty jesteś taki okropny i beznadziejny? Czy tam mnie wyrzuciła na sam początek? Ja już nie chcę grać ten etap. Au. A ty kurwa. I on jeszcze go leczyć będzie? No dobrze. Panel Steel. Ja na pewno zdążę. Patrzcie. Mam wrażenie, że w późniejszych częściach spółki są dużo bardziej wybaczające, że tak to ujmę. H i J. Na pewno dużo pomoże, prawda? Czy to jest Zeta Strider, czy to jest Hyper Burst? Zeta, god damn it. Ależ on jest kurwa okropny. Dlaczego advance w tej grze są paskudne, mam wrażenie. Kręć tę wodę, kręć. Gdzie teraz? Jest bardzo dobrym pytaniem. To w domu? Siedmi? Czemu to mnie tak przerzuca? Czy ja mogę po prostu tutaj przejść? Chyba też nie. Tak, a mnie powoli też namęczyć. A boję się, to będzie dalej. Bo tak, tu nie dam rady nic zrobić, więc muszę wrócić tu. Mogę tu, zawsze. Wszędzie już może teoretycznie go zrobić. Definiuj teoretycznie.
Bo ja wiem, jak to zazwyczaj z teorią jest. A dostęp do wymaganych chipów. W sensie, że pewnie musiałbym je jakoś pofarmić, prawda? Cześć, Protoman. Dobra, robota. Medgas, Dashigas. A, w ten sposób. Kojarzę ten program Advance. Okej, czyli zostajemy sami z Ace-Manem. Gdybyśmy tylko mogli mu powiedzieć po prostu, że ej, słuchaj, twój syn jest bezpieczny. A. Ale on mnie nie posłucha. O Jezu. To co robisz? Excuse me? Nie zatrzymałem te kostki? Jezu! O chuj z tymi kostkami chodzi. To nie było zamierzone, ale ważne, że to działało. I to teraz będziesz tak stać jak facet przede mną? Uznałem, że to będzie dużo lepsza i szybsza opcja niż używanie się z tym normalnie. Tak, wasz ten jest bezpieczny i nie musieliśmy się bić. Kto by pomyślał? No dobrze, woda zaczęła działać. Color Man znany też jako Watko Man. No dobrze. Czyli jak zwykle wszystko poszło dokładnie tak jak chcieli złoczyńcy. Doskonale. A te momenty też będą się okazywać nie błogosławieństwem. Podejrzewam, że będę chciał zrobić jakąś wycieczkę po necie na następnym streamie. W ogóle bardzo mi się podoba, że odpowiedzialny mi za wszystko, jeżeli chodzi o ratowanie, są 11 i 12-latkowie. W czym jest problem? O nie, to potężny Mega Man Exe. I Bifo teraz Whale'em odpala się w głowie bardzo intensywny PTSD. Mega Man? Co to robi zawodowo? Dobra. Czy jako zmiennik nie masz absolutnie żadnego problemu z tym, że 11-latek zawodowo zajmuje się narażaniem swojego własnego życia? Wiem, że logika anime, ale mimo wszystko. Tak, ale... Nie możemy rozmawiać o live wirusie, o nie. Wydaje mi się, że oni są rówieśnikami, ale nie jestem pewien. Cześć, to co tam? Może to być wymagane, żeby ten kreś nie za to zniszczył.
To nijak ma się do argumentu, że to dosłownie dziecko. O ile to nie jest świat, w którym ludzie mający 11 lat mają jakieś 20 na nasze, to to nie jest argument. Denton jest CDC. Też pójdę kupić prezent. Jasne. Odwykły na coraz masz się doświadczenia. Idealny pracownik każdego pracodawcy, I swear to God. Anyway, jako że dungeon właśnie mieliśmy ze sobą mnie trochę wymęczył, to sobie na dzisiaj chyba skończę. Następnie plan jest taki, że w poniedziałek będzie dalej Pokémon Randomizer. W środę Battle Networki. W sobotę raczej dalej Battle Networki. Zastanawiam się, czy nie zabicza jest T5, ale to jeszcze się zobaczę. I pewnie jak wyjdzie DLC do Eldringa, tego jakoś cisnę w środę albo w sobotę, ale to też będę jeszcze myślał. A na dziś to było tyle. Dzięki za przybycie. Trzymajcie się, po. Cześć.